Cześć moi drodzy, jestem Metro, witam z kolejnym odcinku z gry Metro 2033 wersji Redux. I cóż, jesteśmy na Targowej. Bourbonem żeśmy przeleźli przez tunele. I rozejrzyjmy się, co tutaj mają ciekawego, co dają. Mamy bar. Kulki. Kulki. Bourbon jest. Chyba mogę coś kupić? Nie mogę, oczywiście. A, no dobra. Okej. Kurde. Odejdźcie od ворот. Выход закрыт. В сторону. Jest ta targowa, jest targ. Wszystko, co się ustało w metrze, co się znalazło z góry, co stalkerzy przynieśli. Można kupić. Są duże szczury. Duże świnie. Znaczy, drezynka. To jest do Hans wejście. Exchange? Kulki. Kupisz trochę do tego. Do wszystkiego. Dobra, mamy do wszystkiego, dziękuję. Chodźmy dalej. Mamy filtry kupić. Tichar, broń pneumatyczna właśnie. Dobra. Na powietrze, pompuję odbiornik jak strzelam, jak paintball. O, bardziej airsoft. Nie, mogę coś tutaj zrobić. Laserowy celownik. No nie będzie. Dobra, celownik, to ja mam filtr, zaraz sobie kupimy. Padniemy tutaj na chwilkę. Tu mam coś takiego jak strzelnicę. Na strzelnicę, jak widzicie, mamy tutaj zawody, także możemy sobie tutaj się pobawić, dostaniemy nagrodę. Także bawmy się. To były pierwsze zawody. Drugie. Jej, te fanfary, o Boże. Dobra. Widzicie, są trochę mocniejsze. Dobra, czwórka. Właśnie tutaj nie tracimy amunicji, tak w żadnym wypadku. One też nie znikają, tak mi się przynajmniej wydaje.
Kurczę, robi się wesoło. Dobra, mi się przegrzewała ta sobaka. Oh yeah, zawody czwarte. Dobra. Zawody piąte. Dobra. Druga seria. Nie trafiłem dwóch. Okej. To zdecydowanie trwa za długo. Te rundy, to chyba za dużo tego to jest. Ale... Wiecie jak to jest, darmowe kulki przychodzą, nie chodzą. Jej! Jeszcze jedne. Ostatnie. Dobra. Teraz głowę albo w ciało, tak się odsłoni. Dobra. O, uzbrojeni, patrzcie. O, w głowę muszę trafić. Dobra. Jej! Kulki! 45 kulków! W ogóle to mi się wyładowała ta latarka. Cały czas chodziłem zapalony. Dobra. 45 kulków, moi drodzy, szału. Możemy kupić filtry. Dobra, gaz zapalający też wezmę, mam ręczny. I noże, mam full. To mam full. Kupię też sobie filtrów parę, 20 minut. Dobra. I do Bourbona możemy trafić. Tu wszystko, nie znalazłem żadnych tych książek. A nie, właśnie. Dobra, wpis drugi. Filtry, filtry, filtry. Stalkerzy chyba o niczym innym nie gadają. No okrągło nawiałem, jakie to filtry stały się praktycznie niedostępne, nie tylko nowe, ale nawet regenerowane. I że te regeneracje są oszukane, że sukinsyny dają nam za mało węgla i ledwie jeden przyczepi się do maski i już trzeba ściągać po kolejny. Ale czego by o filtrach nie mówić i cenią je bardziej niż kule. Nic dziwnego, na powierzchni można poruszać się dyskretnie i chować się przed mutantami, ale przed zatrutym powietrzem nie ma ucieczki. No. Chodźmy zatem. Bourbon, panie Bourbon.
to jest tak, my zawsze, wszyscy są tacy, wiecie, toporni, nie, wyczesani, nie są takie fajne, kurde. O, już czeka na mnie Bourbon. Значит так, я тут добазарился с одним перцем. Он, конечно, жматяра нереальный, но тут уж ничего не сделать. Зашибись, все, выдвигаемся. Ударили секретным биологическим оружием. Начали на стрельнице, файне. Даже тревогу не включили. А когда заметили, было уже поздно, потому что оружие это уже всех внутри сожрало. И снаружи Кремля уже людей подпишут. Бурбон? Будто сам не знаешь. Ну давай, пульки и проходи. Я уже Михи забашлял. Но мне-то ты ничего не платил, человек. Ну, если ты, конечно, не хочешь, чтобы я тебя пропустил, платить не обязательно. Вот дерьмо. Да, приятно с вами иметь дело. Да ладно. Шутка. Все на изготовку. Ворота открываются. Вы уверены, товарищ командир? Все по местам, прикройте меня. Да, сейчас я не глаз. Падаю я ЦКМ. Кто ты не видит ЦКМ в мэтч? Я не, от них хочу видеть. Идь, Бурбон, идь. Спасибо. Надо валить отсюда по-быстрому. Бурбон, держи его! Пошли, пацанчик. Такие рзеczy Бурбон за coś pokminił. Как описать чувства, когда после 20 лет в тоннелях видишь небо? Когда видишь город, в котором когда-то родился? И в котором теперь властвует чудовище. «Вот он, мертвый город», — сказал мне Бурбон. «Добро пожаловать домой». Окей. Арцемиасто, возьмем на поверхность, потом убью фильтры. А теперь будь очень, очень настрёмен. А вот и счастливые, бля, жители этого райского городка. Сталкеры, эти черти дерзкие, на поверхность почти каждый день лезут. Но там волыны ищут, маслины, технику действующую. Ты из ключик, тебя где сейф. Я по нему не знаю, да. Их жмуров набредаешь. Они как камень твердые, замороженные, но чистый снеговик в одежде. Ты зал обыщи как следует. Вдруг тут есть еще один схрон. Они часто на поверхности... Кайна скрытка. Буду он еще не подпирать, это здесь может быть. Так что ты давай, гляди в оба, ищи. И наверху у тебя не будет проблем. Ну раз, я уже буду спешить, вы эти пирани сбирания мату, видите, фильтры фильтрами тоже. Так, что тут у нас? Ага, фильтры пригодится. А тут у них muszę na nogi uważać. Jumpscary będą. O, jest amunicja. Jakieś lotki. Niech se chodzą. O, kolejna. Dobra. Nieładnie. Takie pułapki. Dobra. Notatka. Właśnie, filtr możemy wymienić. Jeden już poszedł, widzicie, szybko idą. Jest i safe, dobra. Coś poza safe'em? Nie, weźmy safe. Filtr wpadł, dobra. Wpadł filtr i notatka.
Marce Miasto, wpis pierwszy, od kiedy tylko znalazłem się w metrze, aby dostanie marzę o powrocie tam na górę. Żeby znów ujrzeć to magiczne miasto ze snu, żyjące miasto mojego dzieciństwa. Tyle, że na powierzchni widzę już tylko koszmarną zjawę. Nic nie jest tak jak kiedyś. Trudno mi wierzyć, że kiedyś tam mieszkałem razem z matką, że byliśmy tam szczęśliwi. Nawet jej twarz, nic już nie pamiętam. Miałem nadzieję, że jej twarz i uśmiech powrócą, choćby na krótki moment, gdy tam będę. Tak się nie stało. Jestem całkiem sam. Nie ma niż nic oprócz metra. Jak już mówiłem tutaj chyba w pierwszym odcinku, właśnie Artiom urodził się tutaj w metrze, znaczy nie w metrze, tylko właśnie się urodził normalnie na świecie, że tak to ujmę, w mieście, na górze. A do metra trafia, przyjeżdżał z matką w wieku 4 lat. Nastąpił kataklizm, boom, żyje w metrze z ojczymem. Pęknięta maska mi się nie przyda. Dobra. Pompnę se. Paskudne. No co, gotów? Тогда dwie. Gotów. Yes. Значит, теперь зырь сюда. Нам нужно добраться до вентиляционной шахты, которая ведёт к Сухаревке. Czekajcie chwilę. Sterowanie niepotrzebne. Przeładowanie, dodatkowa broń C, V. Tam my z tobą poprosimy. Mój kalasz stanie twoim. Dobra, noże mogę rzucać pod C, okej, przyda się. Pasan, nyćkuj się! Держись в укрытии. Если мы такого урода на открытом месте встретим, нычкуйся в любую щель. Добра, демон полетел. Их тут демонами кличут. Но лично я называю их суками. Тоже ладно. Вот он, мертвый город. Добро пожаловать домой, Артем. Давай, прыгай, я тебя поймаю! Ja się panimaju! Paruwo ty. Wyłaź z tej wody, bo... Da co z mnie tak nie prioty, a? Придется тебе обойти это, Артём. Ты не вступай в лужи, они радиоактивные. Облучишься в 2 секунды. Вон там, видишь здание с воротами? У него во дворе... Добра, идем мы сами. Я тебя буду ждать в зале, там есть предпозиция ордена. И не тормози. Главное, всё, главное, не ешь жёлтый цвет. Ох, давай, идём. Ну хоч, ну хоч. Паруво. Także zajmę już zdanie kawałek na siebie, także musimy do Bourbona dotrzeć. Nie, pan ma gorszą. Miał gorszą. Masa jumpscare'ów będzie tutaj. Także raz uważać, jak ktoś się boi. Chodź! Kurde. No. Parówczak. Mamy filtry, amunicja mam full. Dobrze, trzeba, mówiłem, trzeba bez koks. Jeszcze ktoś? To Bourbon strzela chyba. Trzeba bez koks. Idziemy dalej. Pozwiedzać. No
Dobra, proszę filtr wymienić, bo mi tutaj kurde. Nie mam kluczyka, może dajesz kluczyk jeszcze. Ciekawie gdzie może być. Tu nie. Tu nie widzę, on ma tą czerwoną wstążkę. Będzie cię łatwo zauważyć. Powinno tutaj kluczem. Dobra, chodźmy tu na górę. Mamy podpór, bo pod drzwiami. Znaczy pod schodami zawsze coś leży, także. Tu nie, jeszcze wyżej. Max. Jakąś wizję mieliśmy. Dobra, czy tutaj w takim, w tym, jakieś biuro widzę? Czy w tym biurze coś by było do znalezienia? Jakieś klucze czerwone, wstążki? Coś. Nie. Nie. Też nie. Telefon spadł, to też nie. Tu nie, tutaj też nie, tutaj też nie. Kurde. I tu nie, tu nie. Nie wiem, czy nie psuje atmosfery w tym momencie, tak radośnie skarżąc. Tam bourbon strzela, nie chcę strzela bourbon. Okej. Okay. Kolejny filtr, kurde jak to idzie. Jakaś znajdźka. Nie, to jest ta, ta automatyczna, to mnie nie rusza. Jak mogę stąd wyjść teraz? Bardzo bym chciał wyjść. Aha, na dół. Jezus Maria. Idź stąd. Noże są jednostrzałowe, także noże zabijają na strzała. Czy ty wziąłeś nowe amunicje, baranie? Wziął kulki do strzelania, to idiota. Dobra. Także znalazłem parę... A, tutaj znalazłem po prostu. No dobrze. Tak. Te duże latające też można zabić jednym nożem. Tak na propsie. A kluczak nie widziałem, tak nie widzę. Chyba gdzieś go minąłem wcześniej, musiał gdzieś wisieć może. Bo tutaj gdzieś wisi, no nie mówię, nie widzę żadnych czerwonych wstążek. A zbytnio cofał się, nie mam zamiaru się cofać. Może to by było. Ja też nie widzę nic, ani na ścianach, ani pod biurkiem.
Żeby wyleźć stąd. Idź stąd. Szkubaniec. Tutaj będzie sporo takich, wiecie, poukrywanych rzeczy. No chodź. Kurde. Nie trafiłeś, serio. A dobra, idziemy. Albo nie idziemy. To ja wam podziękuję za uwagę. Mamy prawie 30 minut, także będzie spoko. Także cóż, dzięki za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, łapkę w dół, komentarz, subskrypcję. A my widzimy się w kolejnych materiałach. Dzięki, na razie, cześć.